cześć, witajcie piraci w 18 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Postanowiłem, że nagram dla was jeszcze jeden odcinek. Z tego, że powodu, iż po prostu, no, niestety nici z Warzy. Wiem, naprawdę wiem, że nie będzie Warzy, ale no niestety, no nie udało mi się dobrze zorganizować grupy. No i lipa ogólnie. Dobra, tutaj mamy jakąś misję. Oko za oko. Witaj kaprze, mnie i mojej kompanii wyrządzono straszliwą niesprawiedliwość. Hiszpańska flota przejęła jedną z moich fregat. Proszę cię jedynie o to, abyś naprawił tę krzywdę. Zajmij okręt San Lorenzo, a będę niewymownie wdzięczny. Podpisano Milo van der Graaf. Uczciwy przedsiębiorca i przyjaciel. Tak przyjmujemy zlecenie. Znajdź San Lorenzo. Ależ to w pizda daleko jest. Chwileczkę. I would help you lose the hounds, Captain. Aha. Dobra, czyli nie jestem poszukiwany. Trochę głośno mam. Dobra. Pogadamy sobie. Co takiego mogę kupić? O, ulepszenia kawki. Może coś się skuszę. Działa pościgowe, 3 kafle. Może coś tańszego. Ciężkie kule. O kurde, drogie. Drogie. O, dzwon nurkowy. Aha, trzeba ukończyć więcej misji wątkowych. Zapas ciężkich kul, moździerzy. Buchowych beczek, szukam czegoś, ale chyba raczej nic nie będę kupował. A wygląd kawki może zmienię. Około sterowy Feniksa, żagle w czerwone pasy, obszarpane, skórzane. Ja sobie wezmę to koło sterowe Feniksa. Ile kosztuje? 1250. A walnę sobie takie koło. I elitarne koło sterowe. O, odbierz viewplay. Symbol najpotężniejszych statków. No i nie mówicie mi nic. Jakie to jest gówno. Dobra, bierzemy. A tam, walić to, że wydałem hajs. Koło sterowe kawki, elitarny galion. Galion kawki. A wyposażymy. Co tam jeszcze mamy? Jeszcze były te, o, elitarne żagle, białe żagle. Wezmę sobie elitarne, bo to ładnie nawet wygląda. Jak jeszcze będą elitarne, białe, no to ładnie. Amunicja, dokupujemy sobie ammo, kule noździerzowe też, nam tu trochę zabrakło. No walnąłbym tu jakimś ulepszeniem do kawki. Tylko nie wiem, siła strzału, zwykłe kule. Szukam tu czego jeszcze, moc wybuchowych beczek. Ciężkie kule, no coś muszę znaleźć. Przestrzeń magazynowa. A weźmiemy sobie tą przestrzeń magazynową, żeby utrzymać więcej jakichś tam składników. A siła harpuna, zapas harpunów. Nie, to zostawimy sobie. Szczerze, starczy już ulepszeń. Może coś sprzedamy, jakiś ładunek. O kurde, ile kapuchy tu jest. Kapuchy jest tutaj w cholerę. Cukier. Zbyć całość. A wiecie co? Sprzedamy to wszystko. Dostanie nam się trochę hajsu. Rumu też sprzedamy. Hajs musi się zgadzać przede wszystkim. To się przyda. Drewno też się przyda. To zostajemy. No mamy ogólnie 10 kafli. Skóra... O, to zostawiamy. Kości mogę sprzedać. Tam się nie... O, i mamy już 10 kafli.
to wiecie co, może jeszcze walnę tam paroma ulepszeniami dla tej kawki. Siła strzału dla zwykłych kul. O, ciężkie kule. A niech mnie kule biją. Zapach z ciężkich kul. O, ciężkie kule. Kurde, ciężko to mi tutaj się zastanowić teraz nad tym. A weźmy sobie zapas jeszcze pocisków moździerzowych, bo też się mogą przydać przy na przykład bombardowaniu statków. Zapas wybuchowych beczek. A weźmiemy sobie. Co jeszcze takiego? Pancerz łodzi, zestaw, zapas tych harpunów, zapas ciężkich kul. A dajemy tymi ulepszeniami. I tak jeszcze hajsu sporo zdobędę, więc mnie to w ogóle nie przejmuje, że tak trochę z jej stracę, ale kasę trzeba wydawać, no bo inaczej to nie miałoby sensu. I wybuchające beczuszki. Dobra, trochę nam się kasy rozpłynęło, nawet wszystko nam poszło. Ale teraz mega będzie duży upgrade dla naszej kawki. A trzeba upgrade'ować nasz statek, no bo inaczej nie przejdzie porządnych renowacji. No i teraz to wygląda jak statek. Jeszcze mogę sobie coś wytworzyć. Olstro na pistolet, czwóreczka. Pięknie. Teraz będziemy mogli mieć cztery pistole, o ile się nie mylę. Ulepszenie z broń, skóry jelenia. Ulepszenia kawki. A tu, tu już są mega duże ulepszenia. U Edwarda no niestety słabo, ale kiedyś się to może zmieni. Miejmy nadzieję. Dobra, teraz płyniemy do tego San Lorenzo. Zrobimy to co trzeba. Się tam nie gniewam, że robię misje poboczne, bo to nawet mi będzie bardzo pomagało. Dobra, płyniemy. A nie no, teraz ładnie wygląda kawka. Szczerze, jest lepiej. Dobrze, płyniemy do San Lorenzo, przepraszam. O, tu mamy jakąś pewnie kanonierkę, którą rozdupimy. Jaka siła. Nie, to miało mocnego kopa, trzeba przyznać. O, jakiś bryk zniszczony. Trzeba tam podpłynąć teraz. I też tak zrobimy, no, podpłyniemy, przeszukamy i zwijamy się stamtąd, bo wiecie, inaczej będzie kapa. Czyli znowu motyw zbieram i uciekam, bo coś mi wybuchnie na twarz. Więc wiecie, zwolnimy trochę, żebym ja mógł sobie po prostu w spokoju. Dobra. Stój, stój, stój. Po prostu zaraz coś zrobimy. Wskoczę sobie po prostu na ten dziób. O, a to skoczę tam w ogóle? O, no to mi mniej więcej chodziło. Kurde, trzeba szybko zbierać, bo inaczej będzie kapa. Dobra, zbieraj, zbieraj. Zwijamy się zaraz. Nawet ciał nie będę miał zamiaru przeszukiwać. To będzie tylko strata czasu. Tylko trzy skrzynie. To lipa. O, może przeszukamy paru tych ważniejszych, bo może coś tu będą mieli. Naboje. O. O, no tak, bo mamy teraz trzeci. Nie, tu mamy trzy pistole, przepraszam. Myślałem, że mamy cztery. Bez jaj. O, o. Dobra, spieprzamy. Bo zaraz nam to wybuchnie. Pięknie. O kurde. O kurde. Szybko, 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 Edzio. Edzio, szybko. O kurde. Dobra. Przynajmniej nam to na twarz nie wybuchło. Niech to się zatopi. Pięknie. A my zebraliśmy towar, ładunki pewne. Tu jeszcze sobie tam podpłyniemy, bo kolejna skrzyneczka. Jeszcze kilometrik do San Lorenzo.
i ruszamy. Pięknie. Oho, czyli teraz trzeba będzie... No w ogóle jak się robiło ten wzrok orła? Bo chyba się tak nie da niestety. Jeżeli się płynie statkiem, ale to chyba raczej niemożliwe. Dobra, jesteśmy już na zielonej strefie. To chyba tam będzie. Szukamy. Nie no, trzeba płynąć bliżej. Zobaczymy. Póki co to jest, no, marnie. No, mamy to San Lorenzo. Nasze. Fregata. Gdzie ten San Lorenzo? San Miguel, Hermion, Santa... Nic tu nie ma. Może tam? O, jest San Lorenzo. Dobra. Znaleźliśmy już. Co mamy z nim zrobić? Aha, czyli pewnie mamy go zniszczyć. No to będziemy mieli pewien problem. A, mamy wejść na pokład. A, dobrze. Dokonaj abordażu San Lorenzo. Dobra. Co ty robisz? Kurde, płynisz. O kurde, brasuj to. Stary, brasuj to. Dobrze. Kurde, to będziemy mieli ostre wyzwanie. Dobra, brasujemy to. O kurde. Fuck. Za trudne to jest. Panie. Przecież ja nie dam rady tutaj. Przecież to jest niemożliwe. O kurde. Nie, uciekamy, panowie. Tak nie ma. Nie ma takiej zabawy. Przecież to jest niemożliwe. Nie damy rady. Przecież to cholerę niemożliwe. Fuck. Nie wierzę. Uciekamy. Przecież to są za mocne statki. Panie. Zlituj się. Cześć, zrobimy abordaż. Co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę. Przecież to jest jakaś chyba paranoja. Czekaj, wbijemy może na ten statek. To mamy jeszcze jeden do abordowania. Zaraz. Dobra. Robimy abordaż. Może jeszcze coś to nam da. Przynajmniej w jakiejś części. Przewagę nad nimi. Dobra, trzeba ich poobstrzelać. Tak będzie najlepiej. Dobra. Gdzieś tu chyba była jeszcze jedna beczka. O! I udało się. Dobra. Dokonany abordaż? Pewnie tak. A raczej tak. No, mi nie wstawać. Naprawiamy kawkę, no bo niestety jest w stanie marnotrawnym. A nawet już u schyłku wytrzymałości. Dobra, trzeba atakować dalej to dziadostwo. Widzę, że tamci nie opuszczą tak łatwo. Kurde, ale oni są naprawdę jakieś mocni. To zdrowo. O, może jak trochę postrzelamy tymi moździerzami, to może coś im to da. Do myślenia też. No, widzę, że już... Poddajcie się, synki. Dobra, po nich już. Dobrze. Szykujemy się do abordażu. A jednak nam się udało, widzicie.
A więc jest jeszcze nadzieja. Dobra, już szykujemy się do abordowania statku San Lorenzo. To pięknie. Jednak wierzyłem w Edwarda i w jego możliwości. Kurde, bo jakby tutaj... Dobra, strzelamy. Kurde, zbudowałem. Aj. Dobra. Jakoś tak trochę dziwnie. Beczkę już nie trafię. O Jezu. Musieliście tam podejść, idioci. Dobra. No, już schodź tam. Nie. Dobra, coś może nam to dało. Ale ja bym jeszcze zabił tych kolesi. Mam taki pomysł. O, takie coś. No nie! Rób co ci kurde każe. O, miałeś to zrobić i zrobiłeś. Dobra. Teraz mu hedzika strzelę. Aj, musiałeś zlamić to. O Boże. Ammo tylko mi się marnuje. Dobra, doskoczysz tam, dobrze. Dobrze. Wow. Stary, uważaj. Dlatego to musisz już uważać. Dobrze. I tak ma być. Teraz przeszukam tych debili. Kurde, na załogę tracę. Atakuj tu. Dobrze. Yeah. Dobra. Wszyscy tu padają równo. Wow. Dobra. Zmarnujemy ammo, trudno. Przynajmniej będzie strzelanina. Yeah. Pięknie. O, udało się. Jak miło. Wow, jakie spadki. Rysko. Spokojnie. Wszystko wina tego dymu. Ale abordaż San Lorenzo został udany. Pięknie, zapasy mamy. Co by tu zrobić? Kurde, taki łup to ja bym normalnie wykorzystał do floty Kenway'a. Bo by się przydało, powiem wam szczerze. Naprawi, znaczy wysyłamy do floty Kenway'a taki statek. Jeszcze duży to tym bardziej po prostu. Dobra. O, misja ukończona. Dziękuję. No trochę się pomęczyłem. A, teraz będą nas atakować. Te mniejsze, ale myślę, że z nimi sobie damy radę. Dobra. Tutaj nie powinno być jakiejś większej filozofii. Brasuj, dobra. Z tymi to damy radę bez problemu. To na tych zrobimy abordaż. Dobra. O kurde, no ruszaj się. Dobra. Gówno mi to zrobicie. Dobra. Jeszcze tamten do zniszczenia. O kurde, to będą ostateczne kule. O. I zrobimy sobie kolejny abordaż. Tym razem naprawimy sobie kawkę. Przyda nam się coś takiego. Po prostu mamy tylko jeden pasek życia, a naprawa kawki by się przydała w sumie. Więc tak to już zrobimy. I będzie git. Będzie git. Yep. Dobra. Tu już możemy zaczynać abordaż. Dziękuję. Dajcie mi trochę miejsca na strzelanie. Tylko celuj, proszę cię, Edward, dobrze. Nie rób mi tu takiej siary. No jakim cudem, żem zbudował? Weź mi tu. O, dostał.
Jeszcze chociaż jeden albo dwóch. Dobra. Tamtego sobie strzelę, bo to nie będzie sensu nawet tam. Dobrze. No już mamy mało ammo do pistola, trzeba będzie się wyposażyć w nią. Bo inaczej będzie kapowo. No już kilka abordaży zrobiliśmy w tym odcinku. O, naprawiamy kawkę. Tak, naprawiamy ją do końca. No i nic. I cała kawka nam się naprawiła. Chyba nie zbiorę tego. Czekajcie, tu jest chyba skrzynia. No właśnie, tu jest skrzyneczka. Nie pasowało mi to. Zbierzemy sobie ją. No wiem, to jest tylko jedna skrzyneczka, ale wolę ją zabrać, bo ona nam da dużo. No zaledwie 3 sztuki metalu, ale dała nam. Najważniejsze, że nam dała. Jep. Dobra, do kaweczki, która jest cała i zdrowa. Gdyby było gorzej, to naprawdę byłoby gorzej. Dobra. Pięknie. No ocuj mi się, murzynie. Zrób miejsce dla najodważniejszego pirata. Dobra. Gdzie byśmy sobie teraz tak popływali? W ogóle ile mamy metrów do misji? Gdzie ta misja jest? Tutaj. 7, aż zaledwie 7500. To trochę dużo w sumie. Ale no, zejdzie nam kilka odcinków na misje poboczne, to jest pewne. Zmieniamy szantę, bo mi się nie podoba. Nie podoba mi się. Kolejna. O! To może być. Kurde, zbadaj mi ten statek, a nie. Szkuner. Nie, nie chcę mi się go atakować. Za dużo by było abordaży. Dobra, spokojnie sobie płyniemy, bez żadnych problemów. Teraz zobaczymy, a to jest pewnie mniejszy statek. Czekaj, może podpłyniemy sobie jeszcze do fortu, bo tam coś jest. Na pewno. Ja. Pewnie, że ja. Wow, co to się stało? What the hell? Okej. Nie ma mnie tu 5 minut, czy 10, a tu już się jakieś rzeczy dzieją. Obstrzeliwują kanonierki, no to ja rozumiem. Ja rozumiem, takie buty, no, bardzo dobrze. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Tak, zatrzymamy się. Zsumuj to. Dobrze. O, spokojnie, żebyś się babo nie wystraszyła. Dobra, zmniejszymy sobie rozgłos. Dobra, tak, nie ma za co. Powspinamy się tutaj trochę. Nie wiem, przeszukamy po prostu ten fort. Tutaj jest jakoś tak dziwnie głośno. Nie wiadomo z jakiej przyczyny tak jest. Dziwne. Tutaj chyba można wspiąć. O, proszę. Kurde, jak to jest ciemno. Chyba że włączę sobie wzrok orła, ale nie mogę biegać z nim, no to trochę też lipnie. A tu?
Kurde, Edward. Dlaczego? Chyba już cię zrozumiałem. A, tam mamy windę. Naszą tradycyjną. Sobie po niej skoczymy. O, są wyciągi tak zwane. Wyciąg z piuta. Przeszukujemy. O, interes i przyjemność. A to ciekawe za co. Tutaj jest pewnie kolejna, nie? Pewnie. Zgadza się. Dobra. Tu jeszcze fragment danych Animusa. Pozbieramy sobie. Tak dla zasady. Żebyśmy mieli to z głowy. A to tutaj jest wszystko. Spoko. Zabrane. Jeszcze tam coś zbierzemy. Sobie zaczniemy dalej pływać. A więc to tutaj są te duże armaty, które mnie odstrzeliwywały. O! Proszę, zebrane wszystko i zrobione wszystko. I o to mi chodziło. I taki exploring kocham. W takiej części właśnie jak Assassin's Creed 4 Black Flag. Nie wiem co to było, Edward. Wytłumacz mi to, jeśli możesz. Ło stary! Ześlizgnąłeś się z tego portu totalnie. Dobra, wracaj do kawki. Popływamy sobie jeszcze. Co mi tam? Dobra, płyniemy do misji. Zaraz, ale dobrze my to będziemy płynąć. A, te na złoto oznaczone są, że już zostały kompletnie wyeksplorowane. Dobra. Będę wiedzieć. Będę wiedzieć. Gdzieś się najwyżej zatrzymamy w okolicy i zakończymy odcinek. Żeby nie było. Tam mamy skrzyneczkę, którą się dostanę. I tam kolejna. Zrobimy sobie jakby taki kursik. Dobra. Zawsze się wszystko przyda. Ale śpiewają ładnie. Po kozacku normalnie. I ewentualnie sobie jeszcze przejmiemy jeden statek, żeby zakończyć już to wszystko. Oczywiście ten odcinek. Okej, dobra. Mamy statek, zniszczymy go i kończymy odcinek. No to wiecie, żeby się nie przedłużało. A, nawet nie było abordażu, więc dla mnie to było malutko. W zasadzie ja bym sobie płynął dalej. Co takie są spadki FPS-ów? Jakim kurde prawem? Przepraszam bardzo. Dobra, śpiewać mi tu jakąś szantę. Dobrze, śpiewajcie to co lubię najbardziej. O, kolejne statki. O kurde. Nie, tylko nie deszcz. Kurde, fregata. Niech to. No to mamy pecha. Musimy uniknąć, wiecie, konfliktu między tymi statkami. No bo to przecież nie damy rady. Jest niemożliwe. Wiecie co? Tu się zatrzymamy, zbierzemy to co trzeba. Tam mamy taką jedną skrzyneczkę. O, proszę. I zakończymy odcinek. Dobra. Biegnij, biegnij, Forest. Chociaż ty jesteś Edward. Dobrze. I jumpy rób. Okej. Takie mogą być jumpy. Dozwolone. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 18 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować.
I wybaczcie naprawdę za to, że no nie będzie dzisiaj jednak Warzy. Wiem, mieliście oczekiwać Warzy u mnie, ale no nie będzie, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie ogarnięta ekipka. Jakbym to ogarnął jeszcze, to spoko nagrałbym. A tak to nie będzie. Dobra, trzymajcie się, na razie!